Siandrko, to jest Iggy, witam was w kolejnym odcinku samolotów. Cóż za aktywność i cóż za duża ilość odpowiedzi z waszej strony odnośnie tego, żebyśmy dalej kontynuowali serię samolotów. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za taką liczną aktywność pod poprzednim filmem. Także weźmy sobie dzisiaj El Chupacabra, żeby iść po kolei. Super El Taxicabra. Gdy uczestnicy imprezy zaczynają padać z nóg, na scenę wkracza Super El Taxicabra. Tylko nie zapomnijcie o napiwkach. W jaki sposób jesteś taksówką? Czy mam wracać z domu do tego tematu? Jak przy okazji klaksonowej spółki? Dlaczego jesteś taksówką w świecie aut samolotów? Spójrzcie na to zdjęcie. To El Chupacabra. Słyszałem, że ten facet jest w Meksyku prawdziwą gwiazdą. Traktują go jak bohatera, bo zrobi wszystko dla swoich fanów. A ponieważ El Chu wierzy, że każdy jest jego wielbicielem, często jest bardzo zajęty pomaganiem wszystkim wokoło. Aha. El Taxicabra leci na ratunek! No to takie małe to rzeczywiście w sumie prosto będzie zabrać jako taksówkarz, nie? Taksówka próbowały chyba dotrzymać mi kroku na parkiecie i teraz nie mają sił na dotarcie do domu. Po prostu chlali tyle samo takiej co ty i jakoś tak wyszło, nie? El Taxicabra! El Testosteron. Który z moich fanów dostąpi zaszczytu i zostanie pierwszym pasażerem El Chu? On? A może ona? Nie mogę się zdecydować. Gratulacje, amigo! Masz zaszczyt zostać moim pierwszym pasażerem. To gdzie dziś lecimy? A, tak to się robiło. No już, już, uspokój się. Chodź tu, gdzie ciebie, chłopie? Zadba o resztę. No. No. Jesteśmy na miejscu. Hopsa. Gdzie ja jestem? Jak tutaj gdziekolwiek dolecieć, widzowie? Jezu, jaka pogoda, beznadziejna. Chodź tu. El Chupacabra wita na pokładzie najlepszej na świecie taksówki pasażerskiej. Dawaj. Tu i zawracańsko i lecimy po kolejnych. Jakieś właśnie co ma za 200, bo to są chyba punkty. Nie wiem co to jest tak naprawdę, ale jakieś coś tutaj się odlicza. Buenos tardes. No. Nie mają cię dziś zabrać te potężne skrzydła? Potężne skrzydła El Chupacabra. Też nie wiem, dodaję jakieś punkty tak swoją drogą, bo tak każą mi zrobić te takie, nie wiem, jakieś różne flipy i w ogóle. Dobry wieczór, dobry wieczór. Chcesz się udać, El Taxicabra? Zadba o resztę! Dawno oglądałem samolotę, ale El Chupacabra nie miał przypadkiem takiego jakiegoś meksykańskiego bardziej akcentu, bo on tutaj po prostu jest taki, w sensie gada tak zwyczajnie. Czy on wtrącał meksykańskie słówka jak amigo i tak dalej? Aha, po prostu. Potrzebujemy jeszcze 100 punktów, kogokolwiek w takim razie. Się nie bawimy, że 200 czy cokolwiek, tylko 100 punktów potrzebujemy. O, tego tu na przykład. Nie pamiętam ile było czasu na platynę, ale zobaczymy. Najlepszy kurs taksówką. Dlaczego? Powinno być 100 punktów, halo. Ha, bo to z czasem cały czas jakby spadają te punkty. To dobrze wiedzieć. Wiatr zmian. Dostaliśmy osiągnięcie. Fajnie. 3,42. Ciekawe, czy to wystarczy na platynę, czy trzeba powtórzyć. Nie zostało idealnie wykonane przez Super El Taxicabra. Jej. Wow, on jest wspaniały dla swoich fanów. Owszem. Niecodziennie wsiada się do taksówki z wielką gwiazdą meksykańskich seriali. A skoro już o tym mowa, dziś w telewizji leci nowy serial z El Chu. Guerra y pasión en tienda de comestibles. Trzeba będzie obejrzeć. Zaraz, czy to nie znaczy wojna i miłość w sklepie spożywczym? Słuchaj, szkoła latania. 2,15 na platynę, okej. Trzeba powtórzyć w takim razie, widzowie. Przejdziemy dalej. Cougar. Ej, bez kiedy chciałbym się już tłumaczyć później. Żerem, to gdzie dziś lecimy? Aha, i ja tymi sztuczkami nabijam sobie z powrotem, żeby móc mieć 150 punktów. Smart. Nie będzie takie proste, żeby mieć platynę tutaj. Szczerze. Już zostało nam 15 sekund, żeby mieć platynę. A brakuje nam jeszcze trochę, no niestety. O Jezu, na dół. Jezu, jaki to jest głupi pomysł. Czemu mają to i kogokolwiek podwozić w ogóle? Pasażerskiej. Gdzie masz swój hangaro? Przecież nawet nie zaproponowaliście mi, żebym to zrobił, no what the fuck. Trzeba korzystać z tych boosterów. Za dużo tak się jak nie pomoże, bo znowu będziemy na tej samym etapie co wtedy. No i zobaczymy, no 2,29, 14 sekund za długo to trwało, nie? Bo trzeba mieć 2,15, żeby było platyna, ale co, będziemy mieli złoto pewnie, nie? Kurde, no nie, no musimy powtórzyć to na pewno. O nie, ale mnie kurczę zbejtowano, ja pierdziela. Adios, moja. Nie, nie biorę tego 150, bo on będzie chciał na dół lecieć, więc nie mam zamiaru. Miałbyś jutro po przebudzeniu? Tam jest 200, ale kurde, nie wiem. Nie chciałem ciebie, oj nie. Ja pierdziele. Zaryzykuję, ale on będzie chciał jak nic na dół, nie? O, nawet lepiej, jeszcze 500 metrów dalej. No, nie, już 2,16. Kurcze pieczone. Gdyby mi tamto nie złapało się wtedy automatycznie, to by to zadziałało, no. Widzowie, to się uda właśnie. Właśnie teraz.
O mój Boże, udało się. I to dosłownie 20 sekund przed czasem mi się udało. Jestem królem samolotów na polskim YouTubie. Co ja wam dużo powiem? Minuta 54. No sorry, no. Zostaliśmy Tiga. Właśnie to jest Tiger? Tak, to jest Tiger, bo jakby było przez 2G, to by było tygrysek. To jest po prostu tygrys. Bilet na przejażdżkę. Co się wydarzy, gdy pociąg towarowy stawi czoła potężnemu Elchu? W wyścigu przez pustynię Elchu daje czadu. A widzowie, jeśli sobie coś obecnie popijacie, to życzę bardzo smacznego tego, co obecnie pijecie. Jeśli dzisiaj jeszcze nie napiliście wody, to zachęcam do pójścia i napicie się wody, ale ładne miejsce. A jeśli ten film został waszym filmem do jedzenia, to dziękuję bardzo serdecznie za ten zaszczyt. Życzę smacznego oraz powiedzcie, co właśnie teraz jecie. Inne miejsce, inny pociąg. I pewien bardzo inny samolot. Minuta 15. Let's go. A wy w ogóle widzowie, co tam u was, jak to wam w życie mija? Nie mam pojęcia, kiedy ten odcinek wpadnie, ale możecie pisać, jak tam w szkółce i tak dalej, jak tam wam majówka minęła. Bardzo ładne miejsce, tak swoją drogą. Się nie mogę doczekać, jak tego typu miejsce będę widział we wrześniu, jak będziemy w USA. To będą takie vlogi, to będzie taka podróż, widzowie, naprawdę, ja jestem w szoku i się nie mogę doczekać. Stresuje mnie to przy okazji też, bo wszystko ja organizuję w większości przynajmniej. No taka prawda! Obecnie cię nie słyszę, ponieważ ścigam się z pociągiem i mam słuchawki i może zaraz powtórzyć, poczekaj. No to teraz możesz powiedzieć. Kwestia tego, że ty troszeczkę tak wyszedłeś przez szereg, no to co ja miałam? No tak, no ale organizuję, no jakby nie patrzeć. Ja nie mam pretensji do ciebie, że ty mniej organizujesz to niż ja, na tej zasadzie. Nie wiem, no tylko ci mówię, że jakbyś chciał, to ja zawsze jestem. No ja wiem, bilet na przejażdżkę widzowie nie był trudną rzeczą, całe szczęście, porównując z tym pierwszym. Czy wzrośnie nam na poziom 7? A niestety nie. Zrządzenie losu. Elchu musi lecieć przez tornada, żeby wygrać wielki wyścig. Jak na razie nie jest to jakoś ciekawy ten poziom, w sensie z Elchu Pakabrą. No z Dustin było ciekawiej, no nie dziwię się, no bo to jest główna postać jakby, nie? Więc logiczne. Piękne zdjęcie lotnej Wulki. Lotna Wulka. Obecność takiej supergwiazdy wyścigów jak Dusty potrafi okryć miasto wielką chwałą. Z pewnością. Teraz odwiedzają nas nawet międzynarodowe sławy. Tak jak Elchu, gdy odwiedził nas ostatnim razem, wszystkich zaskoczyła gwałtowna zmiana pogody. No, przewiózł z Meksyku burzę, kurde. Zrządzenie losu, 1, 2, 3, 4, okej. Ale że co? Że muszę być na pierwszym miejscu, okej. Właśnie mija pierwszy punkt kontrolny, dobra robota. Drugie miejsce, kurna szmaty, wnocha z mojego pierwszego miejsca. Jeśli nie możesz przyspieszyć, to nie wlatuj w chmury. Jeśli będzie przyspieszyć, to nie wlatuj w chmury. Jak ty mądry jesteś, kurczę pierczone i wleciałem w chmurę. No dobra, mądry jednak byłeś. No chciałem złapać ten booster, ale ten booster był tak głupio zrobiony, że nie wiem, jakie miałbym to niby złapać, ty. Dobrze, dobrze, czupa pupa, lecisz. O ty... Jakie to uczucie ścigać się z mistrzem? To samo. Maksa roboty, jeśli chce się liczyć w tych zawodach, drodzy państwo. O! Zajmuje pierwszą pozycję. Haha, frajerzy. Za coś niewiarygodnego. Ty, a nie złapałem tego punktu kontrolnego i co, i git? No chyba, że mówimy o zapaśniku El Tornado. O tak, gdy się ostatnio spotkali, zamiótł ring El Chupacabrą. Sądziłem, że interesujecie się. W ogóle same wyścigi są na tym trybie teraz, nie? No oprócz tego pierwszego w sumie. No ale tam była czasówka w sumie, no. O mój Boże. Łeb w łeb. I będziemy teraz, widzowie, Jester. Ciekawe, czym jest Jester. Jester mi się kojarzy tylko z samochodem z GTA San Andreas, ale to wiem, że nie o to chodzi na pewno. Tylko to jest pewnie jakieś zwierzę. I na sam koniec. Air Force One. W najnowszym... A, w sumie śmieszne. W najnowszym filmie Air Force One. Elchu wciela się w rolę kapitana El Chupacuana. Czy bohaterski kapitan zdoła udaremnić podły spisek, którego celem jest zatopienie lotniskowca? Sprawdźmy to. O, teraz mam punkty do zebrania. Hej, brawo! A widziałeś ostatni... O nie, to Wietnam, widzowie. W którym ratuje sieroty nękane przez nikczemną ciężarówkę w czasie lawiny błotnej? Nie, ten, który zaczyna się, gdy Elchu próbuje ratować lotniskowiec stojący bez paliwa na polu minowym. Nie lękaj się, mały stateczku. Kapitan El Chupacuan już... El Chupacuan, okej. Okay. Widzowie, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę, wbicia na Instagrama ZyginaZex, gdzie czasami stawiam wam śmieszne memy, czasami wam mówię o filmie, który za niedługo będzie. Również zapraszam was na Twitcha ZyginaZex, na którego ostatnio mam nadzieję, że wróciłem. Mam w planach teraz, żeby wrócić i nie wiem, czy wróciłem, czy nie, ale mam nadzieję, że wróciłem. I napiszcie w komentarzach El Chupa Pupa. Okej, z tego są punkty. Ja pozbieram też, widzowie, punkty. O, z tego będą punkty. Gdzie tam były punkty dalej? What the fuck? Muszę uważać przy przenoszeniu paliwa. Po drodze czyhają na mnie paskudne miny powietrzne. No widzę, widzę. W ogóle miny powietrzne. Niesamowite.
paliwo. Organiczne paliwko. Mamusiu! Co się stało? Lawa. Wulkan w sensie. Niedobrze. Przy dostarczaniu paliwa chyba powinienem trzymać się trasy wyznaczonej w scenariuszu. Nie. Wpierw to trzeba punkty zebrać, a potem scenariusz, wiesz? Ma się ma, patrzcie na to. To paliwko. Siema. Na razie jesteśmy w ogóle na brązie, więc przydałoby się tutaj serio pozbierać punkty. W ogóle to, co rozwalamy, to są jakieś takie totemy z tych wózków holowniczych, czy nie, jak to się nazywa? Wózków widłowych. Tak, wózków widłowych, sorry. Przez wodę, no właśnie, jakoś tak zobaczyłem wodę i stwierdziłem, okej, unikam. O, psa. Siema, chodź tu. Siema. Good hop. O nie, to wulkan. Podziała ceremonialnego. Ha, ha, role się odwróciły. Po raz kolejny wiatr pcha mnie ku zwycięstwu. Proste. Mamy złoto, widzowie. Uwaga, uwaga i złoto. Tak jest. Teraz tylko trzeba wbić platynę i wszyscy będziemy szczęśliwi. No teraz uzbrojony i groźny. Kochane miny, jesteście mocni. Muszę zachować wielką ostrożność, uruchamiając zapalniki tych olbrzymich min. Atakowanie wielkich min jest jak gra w kręgle. Trzeba znaleźć odpowiednie działo. Teraz trzeba przymierzyć w prawy zapalnik. I bum, mordeczki. Siema. I poznać ten sport przed użyciem takiej metafory. No tak. Excelente! Excelente! Ja, oui, oui, si, claro. Teraz pozostało już... Siema. Wylądować. O, to nie, to czekajcie, muszę punkty pozbierać wpierw. Zanim cokolwiek to punkty, bo wylądować, no to ja tak rozumiem, że to już raczej, że kończyć, nie? Więc chwila. O, już coraz bliżej, widzę, już coraz bliżej. O, no i mam platynę, no i fajnie, to możemy już lądować rzeczywiście, no. No więc, no El Chupa. Siema, wylądowane zostało. Si, wylądowałem bezpiecznie. A teraz wszyscy robimy hurra. Hurra! No, to był naprawdę dobry film. Serio? Akcja z wulkanem mnie nie przekonała. A mnie przekonała i co? Osiągnięcie blokowane, El Chupacabra! Tak jest, widzowie, mamy patynę. Sundown. Ciekawi mnie w takim razie, jak odblokować te trzy ostatnie postacie. W następnym odcinku pewnie będziemy mieli i Shiny, a potem Bulldoga, nie? Ale mamy jeszcze trzy postacie, którymi nie graliśmy, które mamy jak na razie zablokowane. Jeśli wiecie, jak je odblokować, to dajcie znać. A na dzisiaj to już będzie na tyle, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, wbijajcie na Instagrama Ziginazex oraz na Twitcha Ziginazex. I siema na rapa, cześć, yo. Pa, pa.